Witajcie wszyscy. Z tej strony... Pochełka naklejka. Tak, z tej strony Gwiezdny Klucz i Siostra. Gramy w Gotowane Lamy. Powtarzaliśmy trochę poziomów. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Oby starczyło do finału. Jeśli nie, to i tak już nie wiem, co mam powiedzieć. Po prostu będę miał dosyć. Bo i tak mam dosyć wielu odcinków. A teraz siostra aktywuje w samej postaci 65. To będzie pewnie tragiczny po... A, i widzę, że już znowu pad ci się psuje. Nie. Coś mówiłaś? Chyba idę po inny kabel. Przerwa nie techniczna. Nie dadzą ci. Wymiennie, daj kabel te. Dobra, to robię przerwę. Dobra, wróciliśmy się, ostatnio naprawiła problemu, ale przynajmniej wiemy, że jest problem. Mniejsza o to, dobra, to zupa z grzybów. A, dobra, to muszę wziąć grzyb. A, nie mam, ty masz krojenie, ja mam i wydawkę, ja mam gotowanie. Więc więc łap te grzyby. Jak ich zablokowałam? No tak. Nie. Teraz mnie odblokuj. Pokój te grzyby, ja tu będę czekał. Pokroisz je, powynosisz. Ja będę zacznę gotować i tak to trzeba funkcjonować, dlatego tu jest mały próg. Okej. Wiesz co, może lepiej będzie, się będę ci wysyłał garnki, a ty będziesz gotowy garnek potem wysyłała. Dobry pomysł, co ci powiem. I cebulową. Dobra. Przynajmniej talerzy nie trzeba mieć. To otwieraj. Trzymaj to otwarte, ci przyślę najpierw garnek, potem cebulę. Ja mam wydawkę. Dobra. Na talerzu. No, garnek wyrzuciłaś do śmieci i cebulę też. Przecież leciały do ciebie. Ślepa kura. Dobra, bierz to szybko. I otwórz mi to, ja ci otworzę. Ten poziom na to już to wiem. Dobra, to teraz trzymaj otwarte dla mnie, proszę cię. I tak, ja ci wysyłam cebulę. Słyszę. I garnek. Teraz idziesz to wziąć. Musisz mi podawać dokładnych instrukcji. Muszę, bo ostatnio ci się nie udało. Teraz mi to otwórz, proszę, bo chcę ci wysłać pozostałe dwie cebulki. Ale ja ogarniam życie. Właśnie, niekoniecznie. Dobra, idź po tę cebulę szybko. I otworzyć, tak? Tak, ja ci wyślę drugi garnek. I pieczareczki. Tak, tylko że z pieczarkami będzie o tyle łatwiej. Wyślesz mi dwa, nie wysyłaj mi teraz garka. Dwa na raz mi wyślesz. Otwórz mi proszę. Zablokowałam. No cóż. Łap garnek. Chyba będę musiała się na klawiaturę przerzucić. Nie. W zasadzie ja wezmę klawiaturę. Dlaczego? Jeszcze tobie pada, zepsuję. A, już jest gotowe, dobra. To teraz ty będziesz musiała mi otworzyć, ja poczekam na... I co kłamisz, że nie trzeba mieć? Trzeba mieć. Ups. A. Pierwsza zupa. Łap. Daj jeszcze od razu garnek, ten taki garnek, talerz do umycia. Na pewno trzeba tu myć garnki? Tak, przydałoby się. Wydawało, że talerze trzeba myć. Przydałoby się, bo jeszcze przyciągnął jakimiś dziwnymi smakami. Dobra, otwieraj mi. Twojej brody. Proszę. W mojej brodzie są tylko włosy, którymi może przesiąknąć ta zupa. Idź po zupę. Złapałam. Jesteś ze mnie dumny? Nie. Co, bo każdy ponadprzeciętny człowiek byłby w stanie złapać zupę. Tak. Czyli ja jestem ponadprzeciętna. Przeciętny człowiek, nie ponadprzeciętny. Powiedziałam ponadprzeciętny. Dobra. Nie zaliczymy tego raczej. Nie, jedna gwiazda już jest. Dwie nawet. Teraz musimy tylko wytrzymać jakoś. Dobra, otwieraj. To nie wiem, czemu zabierałem, masz garnek i zaraz za nim pomidory jadę. No bierz! To cię zablokuje. I już spanikowałaś. Muszę byś wiedział. I tak to już sensu nie ma. Jak byśmy nie zdążyli? No i? Wow! Pan Pudzełko!
No i niech będzie pan pudełko. Dobra. Ja chcę pana pudełko. A jeszcze Ukraina. Teraz będą ultimatyc halangę. Ojej, wspaniała praca, czasem nawet cudowna. Bestia jest już prawie na miejscu, więc jesteście gotowi do ostatecznych testów. Każdy wymiar ma teraz jeden ostateczny challenge. Kiedy zostanie podbity, jesteście gotowi na bestię. Topa, mały przyjaciele. Sam nie jesteś taki duży cebulak. Ja nie kojarzyłam, że są jakieś challenge. Nie kojarzyłam, szczerze. Patek. I to jest fajne, bo ty, uwaga, uwaga, najpierw będzie się przechylał w jedną stronę, potem będzie się przechylał w dół, potem w drugą stronę i w górę. I to mówiąc, najpierw z jednej strony ja kroję, potem ja z drugiej strony kroję, potem ty kroisz, a potem ty z drugiej strony kroisz, a potem znowu ja kroję. Nie kłam nic, dobra, ja chcę. Też nie, ale sprawdzałem, co to będzie robiło, bo chciałem być przygotowany na to. A to jest nikukami. Dobra, dawaj. Samo fajnie byłoby, gdybyś chociaż garnek podała. Daleko jest. A, jest jeszcze garnek. O, proszę, o tym właśnie mówię. I zaraz się przechyli jeszcze raz. Tylko, że tym razem tak, że tobie to pójdzie, to krojenie. No, zabrałaś mi zupę. No, była gotowa. Przecież ja mogę też u siebie gotować je. O, fajnie wiedzieć. Tak, tym bardziej, że wydawka, uwaga, uwaga, spoiler, nie ucieka. Przecież mówiłem, że to będzie uciekać. Masz. Jak jest mały. Mam nadzieję, że nie ma za głośne klikania, chociaż na ciosu to jest bardzo głośne. Brawo. Idź w tamten sposób. Nie trzeba, bo to piraci, bo piraci nie muszą mieć. I co, pojroki mogą mieć wszystko brudne? Słuchaj, piraci często chorowali na pewną chorobę dziąseł i zębów zwaną szkorbutem. Także u nich nie było najlepiej. No wiem, że szkorbut był. Więc to samo przez się mówi, że nie mieli najlepiej. Chociaż w sumie znam łatwy sposób na to, jak walczyć ze szkorbutem. Jaki? Cytryny, pomarańcze. A, tak, słyszę. Ci, co pracują na drzewach, są narażeni na szkorbut. No tak, ja się tym nie znam, nie jestem naukowcem. Mówili... Serio chciałeś pomidora dodać? Nie wcale. Nietrafiony klik. Nietrafiony klik. Tak samo jak nietrafiona fortuna jest w League of Legends. Co? No, pomidora mi ukradli, niepokrojonego. Teraz stawię cebulę. Czemu rodzice muszą słuchać rzeczy, które są w prawach autorskich? Po pierwsze, nie musisz mówić o tym. Po drugie, i tak tego nie słychać, mój mikrofon aż taki czuły nie jest. Tak, nie byłby, gdybym chciał tego. Ale nie chcę, więc nie jest. Zależy, że nam się kończy. Jak to zostawi? To krój cebulkę. Teraz do mnie przyjdzie cebulka. Widzisz, jaki poziom kołopa mamy? Niski. Nie no, dobrze jest! Zaliczymy to! Tak, chyba dopóki się finał nie pojawi. Mi chodzi o tym poziomie. No to może ten poziom jeszcze zaliczymy. To było po prostu najpiękniejsze trafienie na świecie. Co się śmiejesz się? Nic, spokojnie. Grzeczna. Siostra. Siosterka. Tak. Grzeczna siostrusia. Taka malusieńka. Wezmę i cię kiedyś uduszę tym pudełkiem, którym gram. A ty tylko spróbuj. No musicie! Tak. Pomidorowa się trzęsie. Czy zawica atakuje? A wydobył się trzęsie? Bo nie jest z rosołu wczorajszego. W tym świecie chyba nie lubią rosołu.
Skąd wiesz? Albo nie jedzą. To masz cebulkę. Koniec. Czasa. Może to zaliczymy nawet na cebulkę. Będą przy... Dobra. Brum brum. Ziau, ziau. Siostra bez takich, proszę cię. Proszę cię, zachowuj się. To wszystko będzie na YouTubach. No i co mi z tego? To, że psujesz moją reputację. Co to ma być za poziom? Dobra, nieważne. Ale co to ma być za poziom? Nie wiem. Myślę, że tego nie pamiętam. Zbugowane. Grzybowa. Po co mi podajesz? Przecież ty masz wszystko. U siebie ty masz też... masz! Tak. Też byś mógł. Ale grzybów nie mam. Ja sobie przygotuję pomidorową. Chociaż chcę cebulkową. Dobra, no to przygotuję cebulową. To jest nie problem. Ja gotuję pieczarową. Tylko nie rozumiem, jaki jest sens tego poziomu. W takim wypadku. Nie wiem. Może skóry są? Chociaż nie ma. Inaczej by ci już dawno te pomidorki ukradły. Wyślij pomidora. Po co? Zrób cebulową zapasową na przykład. Coś mówiłeś. Nie lubią cebulowej. Kiedy to zrozumiesz? Czemu wyrzuciłaś cebulę? Przypadkowo. Pieczarkowe. W końcu. Jej, mogę zrobić pieczarową i wykazać się tym, że nie umiem gotować. I wszystkich otruję. Tak jak mnie codziennie próbujesz otruć. Coś ciemniasz. Ci herbatkę zaparzyłam, nawet łyka wzięłam. Herbatkę zaparzyłaś? Sam nie prosiłeś. Prosiłem cię o znalezienie kubka. A, fajnie wiedzieć. Domownicy byli... nadzorowali mnie. Jeśli więcej odcinków nie będzie, to nie będzie, to wiecie, co mnie zabiło. Nie wiedzą. Teraz już wiedzą. Ja cię nigdy nie otruję. Ty mój braciszku malutki, puci. Ty wiesz, że to ja mam całkowity dostęp do tego YouTube'a i to ja decyduję, co jest na YouTube'ie, a co nie. Wśród moich filmów. Jeszcze to wytniesz. Mogę. Czemu nie wydajesz zupki? Bo nie mam talerzy. Ja to ciągle mam pod kontrolą. Widzicie? Kto bardziej nie ogarnia? Ty. Pamiętaj, że ty robisz tylko jeden rodzaj zup. Dwa. No tylko jeden. Więc mówiłaś, że nie będziesz robić cebulowych. Robię. Zrób cebulowy, ja będę robił pomidorowy. Będzie spokój. Dlaczego ja mam robić dwa rodzaje? Bo nie ma teraz pieczarkowych. No dlatego masz robić cebulowe. Siostra, proszę cię. Musisz naprawdę zacząć się uczyć. Albo inaczej mówiąc, już dla ciebie nie ma nadziei. Szykuj się na to, że musisz kupić teraz... ten łącznik do padów. Tanie to nie jest dziadostwo, ale musisz. Ale z lepszej strony popatrz na to, że nie będziemy musieli się już męczyć z kablami do padów, tylko bateryjki i adapter. Ale to nie jest. Tak, ale cena już nie jest taka wspaniała. Nie podam ci tej ceny, bo nie znam. Ale nie o tym mówię! Ale o co chodzi? A, o te śpiewy w tle. Tak. Nawet nie brzmi to najgorzej. No to dobrze brzmi, tylko że to tam... Zostawmy może... dla ale siebie. Ale i tak słyszę swój fałsz. Jaki swój? No ja śpiewałam! A. I nie było cię tam!
Rozumiesz? Miałeś jedyną okazję, żeby posłuchać mojego głosu. Musiałem się zająć piesem. Jej. Ludzie właśnie ogłuchli. Znowu. Siostra, ogarnij się, bo cię wyrzucę do tego basenu. Ja ci to obiecuję. O, co za piękny poziom. Co to za piękny poziom? Normalnie ideał chodzący. Siostra, zachowuj się. Zachowuję się? Jak siostra? Dobra, to ja biorę grzyby. Ja się bałam, że ten fałsz, który słyszę, to ja. Ale okazało się, że to jeden z domowników jednak. A co, ty nie domownik? Nie zadawaj takich pytań, jakby brzmiało, że nie mam domu i jestem bezdomna. I mieszkam w pudełku. Czemu mieszkasz w pudełku? Bo jestem... Tak, przyznałaś się do tego. Nie mieszkam w pudełku. A ty mówiłaś, bo jestem. A teraz naprawiaj. I zrób coś, żeby się pieczorkowa nie zepsuła. I sam sobie zrób. Ups, pożar. Radziłabym ci to zdjąć jednak z tego gazu i nie wpadać w dziurę. Ale ja chcę. Inaczej tego nigdy nie zaliczymy. Rozumiesz, nigdy tego nie skończysz. Widzowie ci będą marudzić, że nie ukończyłeś żadnej serii z siostrą! Po pierwsze nie wrzesz, po drugie nie wrzesz, po trzecie nie wrzesz, po czwarte... A kto musi wiedzieć, że nie ukończyłem? Można powiedzieć, że się nie nagrało. To wtedy ja opublikuję to nagranie. Tak. To będę twoje IP komputera, czy nie IP, czy w ogóle twoje hasła wszystkie. Nie zdobędziesz. Bo lubisz placki. Nie. Nie lubię placków. A kartofle? Nie. Kartofel. Nie lubię. Wolę ryża. Ups. Czemu ta zupa dalej jest na gazie? Bym się nie chciał jej ściągać. A nie miał się skupiać. Siostra, zachowuj się. Zachowuję się jak zwykła siostra. Coś mówisz naprawdę, to nagranie nie ujrzy światła dziennego przez twoje teksty. Musisz się skupić na nagraniu, a nie jakiś się rozpraszać tym, co mówią w tle. No ale ja tak nie umiem. W takim razie już więcej nie będzie serii z siostrą. Dobra, nauczę się. Wezmę i się naumiem. Chlub. Dobra, chyba pora na... Restart. Odstart. O, pieczarkowa. Dobra, nie spadnę. Nie spadnę! To ja w takim razie zrobię to, co ostatnio. Czyli... Nie! Nie spadnę. Wiesz, jaki jest mój największy wróg? Ja. I spadamy. Lub. Udało mi się. Ała, mam gardło. Jak chciałem. A to jest jeszcze lepiej, bo zniszczyłem gaśnicę. I pieczarkowa. To już jest tradycja. Ale dlaczego to ciągle celowo? Nie! Bo lubię. Chcesz mówić, że to nie będzie finał. O, pomidorowe? Chlup. No, nie rób restart za każdym razem, gdy chlupniemy. Okej. Okay. Jak ty chlupniesz, to nie będę robił restart, ale jak ja chlupnę, to będę. Nie. To. A ty będziesz ciągle chlupać. Mam pomysł, ja ci będę szukać. W ten sposób może jakoś przeżyję. Nie? Teraz tego nie spalisz. Zdejmij z gazu. Idę z zupą.
Nie idź. Czemu nie? Dobra, idź, ale nie spadnij. Weź nie spadnij. A jak spadnę? Nie właśnie nawet. Dobra, to spadnę. Ale z pustym garnkiem. Albo talerzem do zupy. Ciarna dziura. Ciarna. O, trzeba myć naczynia. Jakie co? Ja nie umiem. No nie umiesz, już w drugim odcinku było pokazane, że siostra nie umie. No ty nie umiesz. Nieprawda, ja umiem. Jesteś ten pudełkowiec. Tak. Jesteś czerwony i nosisz perukę. No na pewno. Bo nie masz naturalnych włosów, bo ołysiałeś w prawdziwym świecie. No jasne. I nosisz też czapkę kucharza. No. Na znak Overcoopta, bo to jest twoja ukochana gra, tylko na YouTubach chcesz mówić, że ty jest kucharz, a nie masz zamiaru to grać. Zrobię pożar, nagrodę. A tak naprawdę uwielbiasz tą... Tak samo podnosisz zawsze rączkę i pokazujesz, jak bardzo, bardzo kochasz grę Human Fall Flat. Jako co Human Fall Flat jest w miarę dobry. Mam dobry. No co? No co się dziwisz? Przez tajnym agentem HIB przeszliśmy już wszystkie plansze. Dobra, się trochę chyba zepsuła całkowicie. Nie mogę się przerzucić na klawiaturę, pamiętaj. Nie możesz. Czemu? Bo i tak nie przejdziemy tego poziomu. Tak, bo ja... Mi no trudniej napadzie, jak mam taką gałeczkę. Wiesz co, chyba naprawdę muszę się przerzucić na tą klawiaturę. Żeby hałasować jeszcze bardziej i mniej było nas słychać, a więcej klawiaturę. Wezmę ją sobie na kolanka. Bo ona niby ma taki długi kabel. Nie się przedłużki. To nie jest takie proste. O nie, pożar. Chyba trzeba będzie. Po pierwsze cicho, po drugie trzeba jeszcze raz zrobić restart. I to ostatni raz, jeśli się nie uda, to nie wiem co. To ja nie wiem co ja mam robić. Z padem! To po prostu wrzucimy ten odcinek w takiej formie i kiedyś będzie następny, w którym mam nadzieję, że już się uda. Pomidorowa, okej. Nie zwaliłeś. Bo nie chciałem. Po co teraz nic nie mówimy, skupiamy się. Ja będę gadał, bo ja lubię gadać. Chlup z ciebie. Miał być pożar. I teraz będzie pożar. Mówiłem, że będzie pożar. Zepsułaś, głupia siostra. Nie mądra. Pożary są fajne. Nikt cię jeszcze tego nie nauczył w żadnej grze. Jeśli cię nie nauczyli, to powinnaś zagrać w niegłody. Tam się nauczysz, że pożary są fajne. Co, bo niszczą drzewce? Tak. Dobra, wiecie co, przez te problemy to chyba będzie na tyle. Ale dałbyś mi zagrać na klawiaturze. Nie, siostra. Mamy zbyt duży problem. Spróbujemy kiedy indziej po prostu. Chociaż dobre. Widzę, że jakoś to działa, to jeszcze spróbujmy. Ale musimy na restarcie, bo siostra zatopiła zupę. Bez przesady, zachowuj się. Jeśli się nie uda, to koniec odcinka. Jeśli się uda, to i tak koniec odcinka, bo już mam dosyć. Po tym, jak widzę, jak bardzo lamimy. Widziałeś? Przetrwałam. Brawo. A teraz widzisz, nie przetrwałaś. Weź... Nie spadnij i zdejmij. Nie zdejmij, tylko weź się tam, wiesz. No przecież wziąłem tam, wiem. Weź słupkę, nie spadnij.
Nie spadnę. Ja umiem. Nie do końca mi się wydaje, ale... Umiem, jak mi zależy. Niech będzie, że umiesz. Czemu tam znosić? Możesz od razu zrobić gotowej zupy, aby tam zanieść? Jak chcesz. No i tak chcę, bo tak będzie lepiej. Nie będzie lepiej, po prostu. Będzie, będzie. Niby ja spadnę z całą zupą. Bo tego ja ją wezmę. Wtedy ty spadniesz. Nie, ja nie spadam ze zupą tak po prostu. Tylko kiedy robisz ups! Nie robię ups żadnego takiego dziwnego. A, zapomniałam. To w Tower Fall. W Tower Fall też nie robię. No weź już, nie kłam. Nie kłamię. To ty jesteś kłamaczka, nie? Nieprawda. A jakby ktoś nie wiedział, mam swojego Discorda. Tak, tak, tak. Nie wiem, po co w ogóle ty gadasz. Żeby mnie zapraszali, nazywam się siostra. Nazwa co nic nie da. Chciałbyś podać swoje numery identyfikacyjne. Zdej mi zupy, zdej mi. No dalej, idź. Nie bierz cebuli, tylko idź zgasić pożar. Sam byś go czasem zgasił. Nie. Ja już dużo pożarów zgasiłem dzisiaj. No zachowuj się, proszę cię. Aż mi się przypomniało, że mamy świeczkę zapaloną. No i w związku z tym co? Nie wiesz co? Nie. Ups! Dalej nie wiem co. No i mamy świeczkę zapaloną. No to niech będzie świeczka zapalona. Aromatyczną. Do zapachu kokosa. Z musztardą. Nie skomentuję. Nie mamy takiego zapachu. Mamy. On jest w twojej głowie. Nieprawda. W mojej głowie jest coś innego. Co? Skłonowe? Jest mielone. W mojej głowie jest mózg. Myśli? W mojej głowie znajduje się coś takiego, co się zwie mózgiem. A ja nie mam mózgu, bo jestem pudełkiem. A myślałem, że glutem. Trzeba chyba to zaktualizować swój profilowy. A kto ci niby je narysuje? Sama se narysuję! A to proszę bardzo. Patyczaka! Że pokażę, jaki jest mistrz sztuki ze mnie. No tak naprawdę to ja nie wiem. Gdzie ty to zanosisz? Gdzie jest Mika? Mika jest obok, wydawa wtyki. Według mnie nasz postać powinien móc w dwie łapy brać to wszystko. Przecież biorą w dwie łapy. W sensie, na przykład jeśli to jest małe, to w jedną jedno, a w drugą drugą. Na przykład dwie pieczary. Ale tutaj wszystko jest duże. No w sumie pieczara jest większa od postaci, więc... To sobie ją pytam. Jakby dobra, nie zdążymy nic, mam gdzieś przy jedną gwiazdkę co da. Tak samo jakby zapytać wielbłąda, ile to jest 0 jedek minus 1. Czemu wielbłąda? No bo wielbłąd! Nie. Dobra, starczy. Ale to już finał będzie! Zrobimy ten poziom na jedną gwiazdkę i finał! Właśnie dlatego mówiłem, że starczy powtarzania. Zrobimy dzisiaj tego finała, nie wiem ile to zajmie, ale zrobimy. Dobra. Kosmos. Kosmos! Cicho. Nie wiem o co tu chodzi, ale niech będzie. Czekaj. Patrz, wymaga mnie pieniędzy jak gram sam. Też możesz spróbować! Nie. A tak przynajmniej mogę się bardziej lenić. Co się myśli? Co to jest? To przecież wymaga... Sałatki! Czy to jest wszystko? Sprawdzę nasze umiejętności nie grania w tę grę. Ale o czym ty gadasz? Nie, to mówiłam, spoko. I teraz będzie trzeba za chwilę zamówić rzeczy na inne, Co ty wydałeś? Sałatę. Ja wydałam sałatkę. Ale nie wiem, czemu ja sałatę wydałem. Dobra. I pobudzili nam talerz, chociaż nikt nie chciał sałaty. I trzeba go teraz umyć. Pomidor? Nie ma pomidorów. Pomidory i inne rzeczy się zamawia tutaj. Klikasz przycisk i ci się obraca. Mogę? Kliknąć przycisk? Chcesz to kliknij. Proszę bardzo. Ale czerwony by mógł być.
I widzisz, i się odkręca. Dole jest jeszcze. Tylko, że teraz nie mamy wydawki dostępnej. To se kliknij. Nie. Przynoszę trochę kotletów i je poupuszczam. Bułki tak samo. Jeszcze tak mało miejsca w tej kabinie u nas jest. Dobra. No, nie ma. Klikłaś. Klikłam. No tak, klikłaś. A to odkliknij. Nie. No teraz zupę muszę wydać. I pomidora z sałatą też muszę wydać. Ja bułki potrzebuję. No to wydam pomidora z sałatą i klikniesz. Teraz możesz kliknąć. Ja wszystko miałam ładnie gotowe. To czekaj, sałatę wezmę. A ja wezmę talerza brudnego. Miałam wszystko ładnie przygotowane, a ty mi nababrałeś. Czekaj! Mięso burgera, kto zrobi? Dobra. Zostań z tym. No, brudny talerz do odebrania był. Co? Proszę, to teraz zrób sama. Ja ci nie jestem potrzebny najwidoczniej. Jesteś! Ja tylko po bułkę. O Jezu, dobra, już cię wracam. A zapasowe burgery? Człowieku, milcz! Nie mogę. Bo ja cię muszę wkurzać. Ciuciu jeszcze jest za wcześnie. Co, to nie Cuphead? Nie, nie o to chodzi. Dobra, zupa. Chodzi o to, że zupy nie możemy zrobić. To się przyzywa i się robi. Teraz robię cebulową. To ja pomidorową. Bo cebula lepsza. Walnęłeś mnie. Bardziej polska. Czemu czy ty chciałaś pokroić patelnię? Nie. Jestem zdrowa, nic mi nie jest. I dlatego nosisz karton na twarzy. Wcale nie jestem kartonem. No, wiem, jesteś glutem, noszącym karton na twarzy. Wiesz co, chyba czas naprawdę zrobić sobie jakieś nowe w gimpie coś. Klik. Nie zdążę wydać cebulki. Weź pilnować cebulki. Cebulki. Nie wydamy na czas, ale... Coś mówiłeś? Wydałem. Dobra, to teraz pomidorka. No, i dlatego zamykasz nam wydanie. No bo nie mamy! Ja nie zdążyłam jednego pomidorka wziąć! Ja już sobie zwariuję po prostu. Ale czemu zwariujesz? To jest przedostatni poziom. Zwariuję, bo ty ciągle nie bierzesz. Ale to jest to błędnie. Poziom. Co się śmiejesz? Wyrzuciłeś mięso! No bo chciałem wyrzucić mięso. A byś wziął na przyszłe burgery? Nie. Ja wezmę bułki. A i tak nie zdążymy. Widzisz? Ale mamy jedną gwiazdkę. Nie, będzie zero, zobaczysz. Jest jedna. To się ciesz. Dom cebuli! Uhu! I wino w następnym odcinku. No. Kiedyś naprawisz pada. O, nie ma cię. Raz, jest dwóch mnie. Dwa. Raz. Dwa. No nie ma cię. Jest dwóch mnie za to. Dobra, więc ja tylko odczytam cebulę i na tym kończymy, bo finał jest za ważny, żeby siostra grała z zepsutym padem. Siostra, proszę cię. No trzymam w jednej pozycji. Weź mi go odłącz. To nic nie zmieni. Ojej, ja to je ma. Witajcie z potem, przyjaciele. Myślę, że jesteście nareszcie gotowi. Ojej, ja jestem. Udowodniliście, że jesteście bardzo dobrym zespołem. Ojej, ja to je ma. Lecz teraz czas nareszcie nadszedł. Ojej, bestia powstała i teraz musicie spotkać się z najwyższym wyzwaniem. Nie ma tu już ani momentu, jednego momentu do stracenia. Chodźmy ocalić świata. No, więc ostateczne starcie będzie jak siostra naprawi pada. Coś tam znajdziemy. Dobra, to póki co trzymajcie się i cześć. Co mamy drugiego pada kupić? Siostra, cicho, ja się tu żegnam. No więc pa. Do zobaczenia kiedyś.